Darwok i Skóra. I Mando Jerry. Bogusia. trzyma Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i są ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Cześć! Dzień dobry, witajcie, cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy. Zapraszamy do pałacu na imprezę! Haha! Ha. Tak, i już padło panowie, bo jesteśmy dzisiaj w większym gronie. Jest z nami jeszcze Michał Ogrodowicz, czyli komisarz SEF. Cześć SEF! Cześć, cześć ekipo, droga i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zebraliśmy się w takim nieco poszerzonym gronie, aby podyskutować trochę o filmie ksawierego żuławskiego zatytułowanym Apokawixa filmie który był reklamowany jako pierwszy polski film o zombie ja już nie mogę się doczekać, aż w końcu powstanie tyle horrorów, żebyśmy nie mieli pierwszego Slashera, pierwszego Gore, pierwszego filmu o zombie, pierwszego horroru satanistycznego itd., dalej, bo śmieszy mnie ten marketing, no ale nie mniej takie hasła padały pod adresem Tutaj tego konkretnego tytułu. Film miał premierę, no w zasadzie z naszej perspektywy już jakiś czas temu, bo chyba około miesiąc temu on debiutował na ekranach kinowych, ale swoją chyba taką właściwą premierę miał na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, gdzie nawet załapał się na kilka nagród, ale to może o tym za chwilę też co nieco powiemy. No i słuchajcie, jako że wy jesteście dużo większymi znawcami kina, szczególnie kina polskiego niż ja, to muszę was zahaczyć na początek o samego Ksawerego Żuławskiego, no bo to jest twórca dosyć charakterystyczny, mam wrażenie, jeżeli chodzi o polskie, to tak zwane młode kino. Czy wy go kojarzycie, znacie jego twórczość, czy w związku chociażby z tym, że to on odpowiada za reżyserię, a także jest współstenarzystą, czy to wam jakoś ustawiało oczekiwania co do seansu. Bogusia, możesz zacząć, bo ja będę miał dosyć... Znaczy, do, do, w sumie jak zacząłem, to, to ja, mógł... ja już zacznę. E, znaczy, nie, kwestia jest tego typu, że um, ja... To jest pierwszy mój film tego twórcy, z którym się spotykam. Znaczy się Żartujesz. wojna Polsko. Mówię całkowicie poważnie: Wojna polsko ruską wiem, że jest taki film, i wiem, że jest tam łysy szyc i że generalnie lej szybciej tą kole. I to jest jakby tekst, który był dosyć popularny, czy nadal jest popularny, powiedziałbym, w jakiejś tam popkulturze polskiej. Mowa ptaków, film na... z 2019, na który nie dotarłem w końcu do kina i jakoś potem wyleciał mi z głowy. No i tak naprawdę dopiero ta wiksa i dopiero po sam... Się połączyłem czy zauważyłem, że on był odpowiedzialny tutaj za ten film, tak naprawdę e, i mogłem pierwszy raz się z nim skontaktować, więc ja tutaj jestem, e, jeżeli chodzi o tego twórcę konkretnego, e, całkowitą świeżynką, można by powiedzieć. Tak, to, Ale to zanim Bogu się oddam ci głos, to ja dodam dosłownie dwa zdania, bo mogę sobie przybić piątkę z <laughs> Tobą sem, bo miałem dokładnie tak samo. E, nie, nie, nie widziałem żadnego wcześniejszego filmu: właśnie Ksawerego Żuławskiego, pomimo tego, że on zgarniał dobre recenzje i właśnie za wojnę polsko-ruską, o której wspomniałeś i za przede wszystkim mam wrażenie mowę ptaków. No i oddajmy głos w tym układzie pogłosi, która chyba jest fanką ksawerego <noise> Żuławskiego. Moi panowie, co tutaj się zadziało? O rany! Troszeczkę się roześmiałam, jak usłyszałam to sformułowanie Jerry Twoje, że to jest przedstawiciel młodego kina, bo ksawer Żuławski generalnie ma już na karku 50 lat lat, chociaż pod kątem ilości zaprezentowanych pełnometrażowych produkcji, no to on ma generalnie chyba tylko trzy filmy na swoim, na swoim koncie, właśnie Wojna Polsko-Ruską, Mowę Ptaków, wspomniano mi właśnie teraz Apokawikse. No tak, ja, ja uważam, że Ksawery Żuławski jest jednym z ciekawszych reżyserów, jeśli chodzi tutaj o to polskie poletko, szczególnie jeśli chodzi o takich reżyserów bezkompromiksowych, bezkompromisowych, takich z charakterem, z pazurem, bo te jego filmy są zawsze bardzo zadziorne, i w moich myślach Żławski jest zawsze taką postacią, która gdzieś tam przekracza pewne nałożone na filmowe historie ramy. On zawsze idzie krok naprzód, zawsze udowadnia mi, że jeszcze nie wszystko widziałam na ekranie. I tak jak wspominaliście, właśnie tę wojnę polsko-ruską, to, to jest taki film, od którego ja się początkowo bardzo odbiłam. Ale po powtórzeniu sobie stwierdzam, że on już tam miał rzeczywiście coś ciekawego do powiedzenia, bo Żławski jest takim reżyserem, który bardzo mocno komentuje polskość i to komentuje najczęściej właśnie w taki sposób trochę zakrzywiony, w taki odrealniony. Te, ci, ci jego bohaterowie są często kreśleni bardzo grubą kreską i yy, są takimi. Postaciami, stereotypami, ale to wszystko ma sens i to wszystko yy, ma może powodować widzów właśnie takie głębsze jakieś poszukiwania i odwołam się teraz do Mowy Ptaków, która jest w moim odczuciu jego najlepszym filmem. Ta Mowa Ptaków to była taka historia, która sprowokowała mnie do takiego właśnie głębszego poszukiwania znaczeń. To jest taki pierwszy film, który na tyle mnie zachwycił i na tyle mnie zaintrygował, że faktycznie zaczęłam dłubać, nie? odkopywać te wszystkie warstwy, rozbierać te znaczenia i poszczególne Sceny, nad czynniki pierwszej sobie niektóre rzeczy tłumaczyć. Także tak, no Żuławski jestem, jestem fanką zdecydowanie. Chciałabym, żeby częściej trochę kręcił te filmy i żeby więcej jednak tych produkcji z, pod jego reżyserii się pojawiało, chociaż Zdaję sobie sprawę, że w takich kontaktach i pracy może to być dość trudny osobnik, z tego względu, że on ma konkretną wizję filmu. I tak wydaje mi się, że ciężko niektóre rzeczy z nim przedyskutować i namówić na przykład na ucięcie fabuły w tym miejscu, albo na skrócenie niektórych wątków, co też niestety w przypadku Apokawiksy mogłoby wyjść na dobre, bo jest to nie do końca film spełnionych szans, chociaż ja jestem zachwycona. To tyle. Na początek. No to ja tylko e, tak e, nawiążę do tego, co wspomniałaś, że się zaśmiałaś, jak rzuciłem e, młody, twór, e, młody twórca, czy mm -hmm. młode polskie kino. E, muszę się przyznać, że Mega mnie teraz zaskoczyłaś i faktycznie, jak widzę, że on tak. ma ponad 50 lat, to y, cały czas przy, przecieram oczy ze zdumienia, bo ja byłem święcie przekonany, że on tak ma z 30, y, 35 może lat na karku, także okej, okay, wykazałem się y, błyskotliwą czy... ignorancją na dzień dobry. <laughs> Ale wiesz, to też może mieć związek z tym, że w przypadku filmów Sawerego Żułaskiego, i, i jestem pewna, że akurat tę te tezę tutaj będę w stanie udowodnić, że zgodzicie się ze mną, w przypadku akurat konkretnie Apokalipsy widać coś, co ten reżyser ma, myślę, wpojonego bardzo głęboko czyli pewnego rodzaju myślenie i opowiadanie popkulturą. On ma w głowie bardzo dużo przeróżnych klisz, gatunkowych, przeróżnych schematów związanych z z kinem i z językiem opowiadania poprzez film. I to wszystko jest jednocześnie właśnie takie odnoszące się do klasyki filmowej, do tej materii, jaką jest film, ale też stanowi ciekawy świeży, powiew świeżego, świeżego powietrza, bo twórca, taki jak Sewery Żuławski, to no, ze świecą szukać kogoś, kto no, jest takim szalonym reżyserem i zawsze te granice, granice gdzieś tam sobie przesuwa. Sam, sobie i widzą też. <grych> no dobra, no to y, zacznijmy może w tym układzie od, kró od krótkiego wprowadzenia w fabułę, o czym jest właśnie ten pierwszy polski film o zombie. Apokawiksa y, to jest y, y, nawiązanie do y, apokalipsy zombie, z którą będziemy mieli do czynienia tak naprawdę w tym filmie i tyle już by wystarczyło pewnie za streszczenie fabuły. Ale rozwińmy to. Głównymi bohaterami jest tak naprawdę grupa. Maturzystów, którzy przeterani covidowymi latami, co jest w sumie bardzo mocno eksploatowane na początku i jest, mam wrażenie, dosyć istotnym elementem tego filmu, postanawia zrobić imprezę taką kończącą okres licealny, którą wszyscy zapamiętają, a jako, że główny bohater, czyli Karol Wilk budajże, jeżeli dobrze pamiętam. Kamil. Kamil, Wilk. Kamil Wilk. Kamil Wilk, no widzicie, uciekł, uciekło mi jego imię. Jest synem potentata, w zasadzie jakiegoś biznesmena, który prowadzi różne spółki, w tym co jest istotne fabularnie dla tego filmu. Zajmuje się jakąś tam utylizacją odpadów, jakiejś tam chemii. No to może sobie pozwolić na dużo i postanawia zabrać całą swoją ekipę do pałacyku nad morzem, nad morzem, gdzie dochodzi do przypadków jakiegoś dziwnego zarażenia, dziwnego skażenia, krążą słuchy, że śnice się zalęgły itd., itd. No i tak jak slogany reklamowały, możecie się domyślić, że dojdzie do zawirusowania naszej młodocianej ekipy właśnie takim wirusem, La, który zamienia ludzi w zombie. No, czyli mamy tro, trochę taki jeden z tych tropów. Tak jak mamy, nie wiem, zombie ala wódu, zombie po prostu powstające z martwych, to tutaj mamy do czynienia z tym horrorowym motywem, gdzie za stworzenie zombie odpowiada jakiś wirus czy jakieś skażenie. Właśnie nie, to nie jest takie oczywiste, bo w przypadku tego filmu jest tyle pomysłów na genezę zombiaków, że to głowa mała. I tutaj już od razu trzeba powiedzieć, że ksawerem Żuławskiemu zależy Chyba na tym, żeby bardzo dużo y, fajnych, kreatywnych pomysłów umieścić w tym scenariuszu, przez co on się momentami niestety dość konkretnie rozłazi. Natomiast jeśli chodzi o zombie, no to tak, ja próbowałam prześledzić, y, jakie pomysły na stworzenie zombiaków pojawiały się w tym filmie. I doszłam do właśnie tego, że jest y, zaćmienie słońca. Y, mamy też y, y, piguły połączone mm, z wirusem. To nie ma znaczenia. Nie. Nie, wszystko nie. ma znaczenie w tym filmie, nie. bo Uczłowskiego taki. Jest, że jak się pojawia jakiś element, to on musi mieć znaczenie fabularne. W początkowej fazie filmu mamy też na przykład takie sceny, które sugerują, że młode pokolenie jest do pewnego stopnia odporne na ten zombie wirus, bo większość osób zakażonych to są jednak dorośli. Więc no, a tak naprawdę to przyszło z wody. Podobno. Znaczy, no przyszło z wody, bo na tyle, no jakby pies. inaczej, pi, pierwsza dwójka zakażonych to jest są, powiedzmy, dwóch dresiarzy, czy tam e, tych fanów piłki nożnej, czy tam kiboli, którzy e, próbują się wykąpać w wodzie i, i oni, powiedzmy, zamieniają się w zombie i potem, kiedy zostają użyci jako broń w ustawce, no to wtedy zaczynają gryźć i wtedy już jakby stają się klasycznymi zombie, e, które poprzez ugryzienie natychmiast zmieniają kogoś w kolejnego zombie, więc jakby, znaczy, ale właśnie to też jest, znaczy, bo może to jest um, jakaś gra z, 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 z nami, a odbiorcami, ale to jest jedna z tych rzeczy, która, no, przeszkadzała mi i jakby nie jest dla mnie w tym filmie, bo też można na przykład powiązać to ze śmiercią bohat matki jednej z bohaterek, bo ona jest tam pielęgniarką, przychodzi cała schorowana mhm. po dyżurze w szpitalu i widzimy, że ona gdzieś tam pada na podłogę. Ale potem w ogóle do tego nie wracamy i, i nie wiem, czy ona jest tą zombie, czy ona po prostu nie wiem, zmarła na COVID czy na tak, coś to, innego. To, to, jest, to jest słuszne pytanie, tym bardziej, że akurat to jest pewna niespójność, którą ja widzę w ogóle w całej tej genezie, bo tak jak tu polemizowałby mi to mocno, Bogusiu, z tym, że y, czytam to zaćmienie słońca, czy właśnie piguły, czy cokolwiek innego jeszcze y, tutaj może odpowiadać za stworzenie tych zombie, o tyle y, mam wrażenie, że na początku mamy już wyraźną sugestię, że ta, ta zaraza w tej Warszawce też już się sieje, bo mamy przecież tam y, y, tak. dzi dziwnie plującą taką tą czarną mazią, która później będzie y, z, związana z zombie, mamy jakąś postać w szkole, gdzie tam przyjeżdża też ta karetka i od razu tak, próbują zamknąć tam. szkołę. Nasi uciekają, mamy właśnie później mm, sugestie co do tej matki, o, o czym ty wspominasz Sef i no, to jest taka rzecz, która jest dla mnie nie do końca zrozumiała. No, bo właśnie to przyszło z wody i mamy później jednoznaczną sugestię łączącą właśnie skażenie z wodą i, 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 i z tym, że tak to się wszystko rozpoczęło. No, ale ten wątek taki warszawski powiedziałbym trochę odchodzi na bok i nie wiem, właśnie, czy to miał być, miało być tylko nawiązanie takie covidowe, ale już takie będące trochę, może nie wiem, foreshadowingiem, albo taką. Takim pogrywaniem z naszymi oczekiwaniami, no tak nie wiem, do końca mam wrażenie, że to nie jest spójne. To znaczy, jak generalnie, jakby. No, problem jest generalnie z tym filmem, że tak naprawdę cała fabuła, którą mogliśmy na początku powiedzieć, powinna albo w założeniu mogłaby się opierać na tym, że grupa licealistów czy tam maturzystów robi imprezę i po prostu w jakiś sposób pojawiają się zombie. I tak naprawdę dostalibyśmy założenia fabularne 90% filmów zombie. Jakby, no, no okej, okay, nikt by nie był zaskoczony, nikt by nie był wkurzony. Natomiast pod tym kątem. Ten film jest przekombinowany. Jakby to nie jest mój główny zarzut, ale jeden z. Przez to, że po pierwsze te zombiaki relatywnie późno się pokazują, bo Czy tak naprawdę. chciałem os... do tego nawiązać, że my tak weszliśmy z no te jest tak naprawdę... a zaczęliśmy od końca, nie? To jest ostatni. Ale właśnie akt, to jest, tak jest tak paradoksalne, bo. Tak, to jest jakieś ostatnie 20-25 minut filmu, powiedzmy. W międzyczasie e, cała ta fabuła jest rozbudowywana, jak na taki film, bo każdy z tych ekipy, z tych członków ma jakąś, powiedzmy, zabudowę, ma jakiś pewnego rodzaju background, który jest dosyć mocno pokazywany. Mamy tego Kamila, który dla mnie jest takim trochę zwariowanym. Prorokiem, bogaczem, który trochę, nie wiem, chce sobie zbudować swoją sektę, kult, czy coś takiego. Co jest bardzo. On ma strasznie duży, ten, powiedzmy, background. Każdy praktycznie z jego znajomych to jest albo jakaś dziewczyna, która tam, powiedzmy, z, e, z, pracuje jako seks, na seks kamerce i, i gdzieś tam próbuje to pokazać. Mamy jakieś te konflikty między związkami. Mamy jeszcze cały czas tego covid'a, który jest niesamowicie mocno eksploatowany na początku. Ja bym powiedział, że. Pierwsze pół godziny filmu to jest tak naprawdę COVID i jak uh -huh. COVID wpływa na młodzież. COVID. Więc generalnie rzecz ujmując, ja bym na samym początku zaznaczył, to nie jest typowy film zombie. To absolutnie nie jest coś, co moim zdaniem pasuje do tego, że chcemy albo się przestraszyć. Albo chcemy troszeczkę pożartować z tego, czy chcemy dostać akcyjniak, gdzie grupka znajomych systematycznie się wykrusza, ewentualnie mam jakieś one-linery i tak dalej. I to jest, to jest to, co spowoduje u mnie pewną niechęć do tego filmu że nie do końca wiadomo, o czym on jest i, i co ma nam pokazać. I jest to najzwyczajniej świecie męczące. No, ja miałam w przypadku tego filmu takie bardzo silne skojarzenia z Od zmierzchu do świtu Tarantino i Rodriguez'a, bo wydaje mi się, że Apokawiksa bazuje na podobnym pomyśle, bo do tam którejś minuty mamy dobre kino obyczajowe, kino o nastolatkach, z taką imprezą, jakiej dawno w polskim kinie nie widzieliśmy, a potem następuje jakieś takie właśnie gwałtowne cięcie, kiedy pojawiają się, pojawiają się te zombiaki i film zaczyna powoli się właśnie wykładać poprzez drobną nieudolność, jeśli chodzi o budowanie napięcia w tych, w tych końcowych scenach, bo trochę wydaje mi się, że Żuławskiemu zabrakło odwagi w kreowaniu właśnie takich przerażających tych, tych zombiaków, bo tak, jakby popatrzeć na te końcowe sceny, to właściwie tej makabry tam jest niewiele. Tych efektów związanych z krwią, z tym, że to, to zwłoki powinny się tam, wiecie, walać i co tylko, to też tego jest, jest bardzo mało. I ja tak właściwie nie do końca. Ufam dystrybutorowi, który reklamuje ten film jako pierwszy polski film o zombie, bo zombie w tej historii właściwie mogłoby nie być. Ja, wydaje mi się, że to jest taka trochę, kuriozal, trochę kuriozalny marketing z tego wyszedł, bo zakładam, że spora część ludzi, którzy wybrali się do kina na ten film, żeby zobaczyć właśnie pierwszy film o zombie, no to mogło się bardzo mocno wkurzyć, jak okazało się, że to wcale nie jest, nie jest taka, taka historia. Także polskie kino gatunkowe, jednak, próbuje niektóre rzeczy tutaj ogrywać i przenosić te schematy z zagranicznych filmów z kina zachodniego, ale jeszcze nie do końca mamy na to pomysł, te, takie mam wrażenie. Chociaż trzeba przyznać, że nawet i w tych ostatnich scenach, bo mamy bardzo ciekawe podprowadzenie pod drugą część i bardzo fajne sceny na kempingu, które też. Będę myślę długo wspominać, bo tam klimacik jest fajny, no to jednak troszeczkę tutaj tego horroru yy, zabrakło. No właśnie, ale skoro tak narzekamy, że nie horror, no to powiedzcie mi, bo... Yy, yy, no, mów. Wiesz, to tylko poczekaj, to, to jeszcze zanim tutaj przejdziemy dalej, to ja jeszcze bym się chciał na chwilę zatrzymać, bo ku swojemu zaskoczeniu, ja muszę trochę wejść z wami w polemikę, bo mam wrażenie, że o ile faktycznie sprzedawanie tego filmu jako horroru mhm. o zombie jest wyjątkowo nietrafione. I jeżeli ktoś z takim założeniem wybierze się na seans kinowy, czy teraz raczej już pewnie sięgnie po jakiś tam streaming, czy, czy, czy odpali, nie wiem, jakieś DVD, czy cokolwiek takiego, to może być zawiedziony, to wydaje mi się, że to w tym konkretnym filmie mimo wszystko działa całkiem nieźle. Ale oh. to, to, nadal, to nadal nie. Jakby trzeba. Czy, Trzeba wiedzieć, z czym się ma do czynienia. W tym sensie, że te zombie właśnie to jest ta, te ostatnie 20 minut, dajmy na to i tutaj to mi się nawet podobało, bo kiedy mamy te, to wejście i kiedy się rozpoczyna cała ta jadka, to wyglądało efektownie. Mam wrażenie, że tutaj się trochę Żuławski zgubił w tym pałacyku, bo te zombie mają tendencję do znikania. W tym sensie, że tak, mamy, tak, scen tak, tak. mamy sceny grupowe, kiedy, nie wiem, bohaterowie są atakowani i nagle mamy jakieś przejście do, do kolejnej sceny i nagle tych zombie nie ma, po czym znowu są. I, i to jest to, to, to wydaje mi się, że trochę tutaj nie, nie wiem, czy zabrakło dobrego montażu, czy, czy zabrakło jakiejś uważności scenariuszowej, bo powiem Wam otwarcie, dlaczego mi to działa: przez całą tę długą podbudowę, bo to jest zaskakujący film o tyle, że. My tutaj spędzamy tak dużo czasu z tymi poszczególnymi postaciami, i każda z nich jest faktycznie na tyle rozbudowana czy podbudowana z jednej strony, a z drugiej strony mamy jeszcze to wszystko naszpikowane dosyć fajnymi, moim zdaniem, czy nawet w niektórych momentach bardzo fajnymi takimi występami gościnnymi, że kiedy dochodzi już do, do całej tej jadki zombie, to Działało u mnie coś, co w sumie jest ciekawe w horrorze, bo nie zawsze się to sprawdza, w tym sensie, że Sympatia. ja naprawdę kibicowałem, mm -hmm. żeby poszczególne osoby albo źle skończyły, albo dobrze skończyły. <noise> I, I to jest w sumie dla mnie bardzo duży plus tego filmu. No bo wiecie, jednak bardzo często, zresztą no to Ty, Sef, nawet do tego trochę nawiązałeś, że w tych horrorach o zombie to my ba mamy bardzo często taką jednolitą masę, nie? która jest tylko po prostu tym mięsem mm -hmm. do, do zagryzienia, do, do zarażenia i, i i tak naprawdę liczy się Jakaś jeden bohater Czy jakaś mała grupka bohaterów I, i ten taki typowy sur, survival A tutaj wydaje mi się, że Bardzo świadomie żławski ze współstenarzystami Akurat inaczej Do tego podszedł I tak naprawdę głównie poświęcił Czas na zbudowanie Tej całej historii Postaci, jakichś relacji itd. itd. żeby nas trochę tymi zombie postraszyć w tym, w tym kontekście, kto tutaj zaraz źle skończy, kto zostanie właśnie zombifikowany, a kto przeżyje i, i będzie na przykład mógł funkcjonować sobie dalej. I pod tym kątem to działa całkiem dobrze. Przy czym, no mówię, nie należy się nastawiać na horror, tym bardziej, że cały ton tego filmu jest taki, powiedziałbym, raczej. rozrywkowy? Rozrywkowy, tak, to jest to słowo. Ja miałem najsilniejsze skojarzenia, ty bo się mówisz o Od zmierzchu do świtu, ja miałem najsilniejsze skojarzenia z Rek 3. Nie wiem, czy wy oglądaliście tę nie, część. Nie. Trójki nie. To, jest, to, to jest trzecia część też serii o zombie. Tylko tak jak początki to były found Footage, tak? Naprawdę Trójka to już jest taka właśnie rozrywkowa jazda bez trzymanki. Ona idzie bardziej w kierunku y, y, takim. Y, evil Dead na sterydach y, idzie i rozgrywa się na weselu. Wow. I, i, I miałem po prostu właśnie bardzo silne skojarzenia przez to, bo tam też jest dużo humoru, dużo czarnego humoru, trochę fajnego gore. Też ta impreza i, i wiecie, zombifikowani zarażeni goście i tak dalej, i tak dalej. To jest, mam wrażenie, taki film, który bardzo wielu ludziom przeszedł pod radarem, no bo wiecie, trzecia część w serii, która w zasadzie już chyba na etapie dwójki niespecjalną estymą się cieszyła, bo tylko jedynka chyba była jakimś prawdziwym hitem, a, a Zawsze je ja akurat ją bardzo lubiłem i mówię, to, to były takie moje skojarzenia. Nie, że właśnie to jest taki rozrywkowy film, który tylko próbuje nas łapać na takie haczyki, jak tu trochę horroru ekologicznego, tu ten COVID i właśnie to, co też Sef zauważyłeś, czyli ten wpływ covid u na młodzież, takie, takie różne drobne rzeczy, które no, gdzieś tam chcieli poupychać w tym scenariuszu. To ja, ja ze swojej strony, w takim razie wygląda na to, że ja będę ten, tą osobą najbardziej negatywną. Tego, tego, tego filmu. Jak Ty, Czary, powiedziałeś, że powiedzmy, to miałoby być, czy można być odbierane jako kino rozrywkowe? No właśnie, ja mam podstawowy problem, że ten film nie jest. Nie dwoma, bawił cię. Nie, znaczy nie bawił mnie, ponieważ on miesza niesamowicie mocno różne gatunki. I Ale mamy, na powiedzmy, to. cała zabawa. No właśnie, nie, znaczy jed, przesadzono w jedną stronę, ponieważ dla mnie w tym filmie jest zbyt dużo. Dramatu i nie mówię tutaj o, e, von, nie mówię tutaj o takich typowo nastoletnich tam dramatach, kto z kim prześpi się, kto kogo zostawił i tak dalej, bo to jakby nie, nie, jest, nie jest problemem. Dla mnie jest kwestia tego typu, że ten film jest jednocześnie komedią, parodią, dramatem, horrorem, akcyjniakiem. I bardzo mocno żongluje tym czasami dosłownie ze sceny na scenę. Mhm. E, żeby podać przykład. Po pierwsze, sami nasi bohaterowie, gdzie e, bardzo mocno jest zaznaczone. Problemy psychiczne młodzieży. Sam główny bohater, już na samym początku dowiadujemy się, że tam spędził w zakładzie psychiatrycznym jakiś czas, który nie umie się w tym wszystkim odnaleźć, yy, który, nie wiem, szuka jakiejś ucieczki. Mamy tą młodą dziewczynę, która tam pracuje na kamerce z, yy, yy, i rozbiera się przed internetem. Mamy tych młodych ludzi, którzy, no, są pokazywani nam na zasadzie jakiegoś tam dramatu, no nie dramatu, ale jakiejś takiej obyczajówki, która potrafi tak, czasami ta naprawić. Tak, nie klimatyczna, to, co, ale co wiesz, jest ważne... I na przykład. I mamy scenę, gdzie ta dwójka dziewczyn, która tam nie zdążyły na samochód czy coś takiego, prawie zostaje sex workerkami czy seks niewolnicami w jakimś klubie nad, nad morzem, tak, że, że mhm. praktycznie kończą w ten sposób. Po czym mamy na przykład scenę, która jest jedną z moich ulubionych, gdzie Pazura przyjeżdża który gra w tym filmie tam lokalnego strażnika miejskiego, powiedzmy. Przyjeżdża do domu, spotyka się ze swoją córką, zaczyna jej mówić, że widzisz to pole, twoja matka mówiła doskonale, że trzeba to zostawić, bo komuna upadnie, czyli mamy taką najtańszą ekspozycję jaką da się zrobić. Po czym cała nasza sala wybuchła śmiechem, jakiego córka do niego: "Ty, ale po co ty mi to mówisz?" Bo dla mnie to była scena żywcem wyjęta z parodii, gdzie na zasadzie film nabija się z durnej ekspozycji. Potem jedziemy dalej, potem mamy dalszy ciąg tej Całej jakiejś tam dramy społecznej. W pewnym momencie mamy dowcip polegający na tym, że dwie ekipy Kibolskie łączy to, że ich przywódcy kiedyś byli parą, bo to jest ona i on, i oni kiedyś byli kochankami, ale już nie są kochankami, więc się biją. Zaraz potem wjeżdżają zombie, zaraz potem wjeżdża nam ta wspomniana przez Bogusia scena z kempingiem która jest żywcem wyciągnięta z, nazwijmy to, ciężkiego filmu zombie. Uhum. Tam mamy scenę, uhum. gdzie mąż siedzi tam ze strzelbą i ma mrocze sam do siebie, bo przed chwilą musiał zabić swoją żonę. No cała scena jest zrobiona na poważnie, po czym chwilę w następnej scenie nasi bohaterowie natrafiają na śmieszną zombie w zorbie, która tam się w tej kulce toczy i, i jest śmiech. I A jeszcze zapomniałaś jak... o Fabiańskim w roli I Szalonego jakby... Blitza i całego jego to są, wątku. Okay. Fabiańskiego to, tylko, to nie, 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 Fabiański to osobna jakby rzecz. Chodzi mi o to, że ten film miesza bardzo dużo wątków, czy, może nie wątków, gatunków i co samo w sobie nie jest złe, ale jest problem taki, że ja się przez 5 minut śmieję, po czym dostaję bombą jakąś tam e, psychologiczną na twarz 5 minut jest poważnie, potem jest chwila za wyśmiesznie, potem jest znowu zabawnie, potem jest coś innego, coś innego. Strasznie to wybija i ja wychodząc z kina byłem zmęczony, bo film jest. Zdecyduj się czym chcesz być. Czy chcesz być, nie wiem, jakimś zabawnym filmem z lekkim przesłaniem, czy chcesz być dramatem który po prostu coś ma mi pokazać na temat wpływu COVID-a na dzisiejsze życie, młodzież itd., itd., mnie najzwyczajniej w świecie ten film wymęczył. Jakby nie dał mi tej radochy, bo mogę zrozumieć, Jerry, to co mówisz, że mamy budowę tych postaci. I rzeczywiście, tak, pod koniec oni są bliżej nas niż, niż miały być, ale też... Nie rozumiem, tam jest wiele zabiegów, które, nie wiem, miały być zabawne, ale na przykład nie wyszły. Pojawienie się Kota, czyli ojca głównego bohatera, na sam koniec wyskakuje z ekipą ze śmigłowca i zostają od razu zagryzieni. I nie wiem, to miała być parodia, to miał być dowcip na zasadzie, haha, wszystkich zbieramy i zabijamy. E, w ogóle cała podbudówka, kiedy to Pazura opracowuje plan, że uratujemy moją córkę, okej, okay, to zróbmy to, po czym wszyscy się szykują. I nic z tego nie wychodzi. I, i nawet nie jest to zrobione komentarz Jest gigantyczna ilość scen, w których ja nie wiem, co mam myśleć. Jakby nie wiem, co mam czuć, bo. Nie wiem, czy to miało być na poważnie, czy zabawnie, i w pewnym momencie już to po prostu męczy. Najzwyczajniej w świecie mnie zmęczyło, bo ani nie dostarczyło mi rozgrywki na typowo slasherowej, ani typowej rozgrywki nabijania się z gatunku jakiejś parodii. Dramat czasami jest, ale jest wybijany. Najzwyczajniej w świecie nie umiem określić, czym był ten film. Ten film jest prezentacją rzeczywistości po covidowej i to jest też taka opowieść o tym, że ten nasz świat, który teraz widzimy, no to nie jest tak do końca normalny. Ja sobie tłumaczę, że niektóre problemy, które pojawiły się w scenariuszu, to wynikają właśnie z tego, że Xawary Żuławski chciał właśnie za dużo elementów tutaj napakować. Sef, bardzo ładnie przed chwilą to wszystko wypunktowałeś, bo i ta ekologia, i ten COVID, i młodzież, i tam jakieś różnice pokoleniowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest po prostu za dużo srok trzymanych za ogon i wiadomo, że Gdzieś tam do pewnego stopnia nie wszystkie z tych scen były w tym filmie potrzebne. Jerry wcześniej wspomniał o tym, że być może odbiór i problem, jaki ten film ma z odbiorem u niektórych widzów, wynika z tego, że są jakieś kłopoty montażowe. To może być klucz do wytłumaczenia niektórych rzeczy, które w tym filmie się znalazły może i nawet niepotrzebnie, bo oni z montażem bardzo szybko się bardzo szybko musieli skończyć postprodukcję tego filmu, żeby zdążyć na ten festiwal w Gdyni. Generalnie Wydaje mi się, że oni chcieli nieco później ten film wprowadzić do obiegu, więc pewnie ten przyspieszony czas związany z montażem doprowadził do tego, że dostajemy tutaj rzeczywiście sporo takich strzelb Czechowa, które na początku są nam zasygnalizowane, ale właściwie niewiele z nich w finałowych partiach filmu strzela, niestety. Chociaż te, te problemy scenariuszowe to jedno, ale tutaj wydaje mi się, że Żuławski jednak gdzieś tam podświadomie ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat tego, jak ta nasza rzeczywistość wygląda, że żyjemy w naprawdę szalonym świecie i to, że jesteśmy raz w nastroju, właśnie radosnym, śmiejemy się do łez, idziemy na imprezę, jest fajnie, a po chwili dostajemy sceny bardzo dramatyczne. No to to tak jak, tak jak w życiu. Ja to odbieram rzeczywiście w taki sposób, że on tu. Przenosi niektóre nasze właśnie polskie lęki i taką emocjonalną sinusoidę, która gdzieś tam się z powodu tych ostatnich lat w nas i we wszystkich ludziach, ludziach wokół wytworzyła, właśnie na język filmowy, przez to dostajemy właśnie taką potężną sieczkę, ale jednocześnie też taką sieczkę, którą mają w głowie młodzi bohaterowie. Bo zauważcie, że większa część historii, właściwie no 80%. 9% historii jest opowiadania z perspektywy młodego pokolenia, więc nie do końca jeszcze. No w zasadzie całość, całość bo nawet jak dostajemy tak. tych dorosłych bohaterów, to oni raczej są widziani oczami młodych, czy z perspektywy właśnie tych naszych młodocianych postaci. Tak, więc oni jeszcze, młodzi bohaterowie, którzy tutaj też stanowią właśnie główny trzon obsady, no to też są ludzie, którzy przez długi czas właśnie byli w zamknięciu. Ten COVID dał im się bardzo mocno we znaki, więc tak nie do końca wiedzą na jakich zasadach funkcjonuje ten świat, nie muszą się też właśnie w tej rzeczywistości na nowo odnaleźć, a jednocześnie to jest też obraz takiego pokolenia, które wychowuje się właściwie z tymi smartfonami przyklejonymi do ręki, nie? kiedy masz w głowie kotłowaninę informacji i jakieś... Chaty, grupy facebookowe, messengerowe, tiktoki i różne inne cuda, no to wiadomo, że gdzieś tam ta perspektywa, z jaką postrzegasz świat, też jest podzielona na takie właśnie nieskładające się w jedną całość scenki. Wydaje mi się, bo w wielu, w wielu recenzjach spotkałam się właśnie z taką opinią, że Apokawiksa jest filmem o młodzieży i filmem dla młodzieży. I skoro już weszliśmy właśnie na te tory i przedstawiliśmy swoje argumenty, to chciałabym usłyszeć waszą odpowiedź na, na, na postawione pytanie teraz. Czy to jest film dla młodzieży i o młodzieży i czy Ksawery Żuławski jako 50-letni facet ma coś nam ciekawego do powiedzenia o młodych ludziach? Jak sądzicie? Znaczy, ja jako chyba osoba najmłodsza z tego towarzystwa, ale już nie zaliczająca się od dawna do młodzieży, no, nie będę kłamał. Dosyć często dialogi czy rozmowy między młodymi bohaterami były, użyję, że tak powiem, określenia, cringeowe. I, i, I po prostu było przewracanie trochę oczami. Z drugiej strony, boję się pomyśleć czy przypomnieć sobie, jaki ja byłem w tym wieku, więc, więc ciężko jest mi najzwyczajniej o, na to odpowiedzieć. Um, tylko problem jest właśnie taki, że. Bo jakby tak mówiąc, rozumiem te Twoje argumenty, Bogusio, tylko z, od razu przychodzi mi do głowy jedno pytanie to po co tam wrzucać te zombie? Jakby no mam coraz większe wrażenie, że te zombie są na zasadzie, że trzeba było czymś przyciągnąć albo spróbować wymiksować gatunki, bo jakby film, jak sami już stwierdziliśmy, całkiem nieźle przez pierwsze połowę czy nawet więcej czasu ukazywał nam te problemy, dylematy młodości i tak dalej, i I coraz bardziej mam wrażenie, że te zombie są na zasadzie bo będzie fajnie, bo, bo jakoś, jakoś to będzie gdyby, nie wiem, na przykład gdyby w końcówce on się skupił w 100% na po prostu slaszowaniu tych zombi i po prostu naparzaniu się i nie wiem, nabijamy zombie na parawan nad morzem, cokolwiek, dobra, niech będzie, ale on nawet wtedy jakby nie, nie odpuszcza, on nawet wtedy próbuje żonglować tymi rzeczami, i jakby są, są motywy, które są fenomenalne, na przykład wegańskie zombie to jest absolutnie rewelacyjna rzecz i, i kocham całym sercem. Ale no właśnie i znowu mamy rewelacyjny, zabawny, akcyjniakowy akcent, który no który jest i który jest trochę zmarnowanym potencjałem. Ja mam wrażenie, że z tego filmu, jakby nie wiem, czy tutaj było za dużo pomysłów, za dużo chęci, można byłoby z dwa filmy spokojnie zrobić. E, i, I byłoby git, jak najbardziej. A z drugiej strony też niektóre wątki. Cierpią na tym masakrycznie i dla mnie takim największym przykładem, największym zgrzytem zębów był wątek ekologiczny. Bo jeżeli ktoś liczy, moim zdaniem, że poprzez taki film przekona kogoś do ekologii, no to moim zdaniem jest w błędzie, bo dla mnie, bohaterka, aktywistka i sposób, w jaki te wątki były pokazywane przez cały film, ja już po 15 minutach miałem dosyć. Po prostu było to takie walenie łopatą po twarzy, że. Aż odpycha, aż po prostu odrzucało mnie na zasadzie, niech ta bohaterka już zginie. Bardzo serdecznie proszę, niech ona zginie, niech już nie będzie, bo po prostu mam jej dosyć. Ale wam powiem, że to znów trochę ja mam inną perspektywę i tak muszę przejść przez kilka elementów, które żeście poruszyli. Po pierwsze, mi ta epizotyczność siada. Ja bym powiedział, że ty, mówisz, Sef, że dwa filmy dałoby się wykroić. Ja nawet teraz jak was słucham, to stwierdzam, że z tego to można by nawet serial zrobić, który, no też. który po prostu by był jakimś tam zamkniętym sezonem na, nie wiem, osiem odcinków dajmy na to, i który by jeszcze nam porozbudowywał po prostu poszczególne wątki poszczególnych ekip, które tak naprawdę nam się tutaj przewijają. I ja tutaj potencjał widzę, i tak jak. Rozumiem tutaj te zarzuty do pewnej takiej skrutowości. To ja nie mam z tym problemu, dlatego że te poszczególne wątki dla mnie były intrygujące, w zasadzie wszystkie, bo mamy dużo postaci, ale każda z nich jest na tyle charakterystyczna i to też jeszcze przejdziemy zaraz do aktorstwa i do, do, do całej tej i młodej i starej ekipy. I mam wrażenie, że ten film nie działałby przynajmniej na mnie tak dobrze. Gdyby właśnie castingowo to nie było tak w punkt rozegrane, bo ja po prostu byłem się w stanie gdzieś tam zaangażować w te różne wątki i nawet jeżeli one były czasem bardzo grubymi takimi pisakami nam tutaj sygnalizowane i strzałkami pokazywane, o co Żuławskiemu może tutaj chodzić, to ja z tym nie miałem problemu, bo gdzieś tam to później było rozwadniane, bo na przykład cały wątek przecież właśnie naszej aktywistki głównej, czyli Agi, no on się zaczyna właśnie tak bardzo powiedziałbym rozprawkowo, ale później mam wrażenie, że tu już zostaje przełamane. I z się zadałaś pytanie o tą młodzież. I ja mam wrażenie, że czy to jest dla młodzieży, to, to nie wiem, bo ja z kolei jestem starym dziadem w tym gronie, i to już nie mnie to oceniać, czy to jest film dla młodzieży, czy nie. O młodzieży pewnie bardziej, ale ja nawet mam wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie jakby o młodzieży, tylko to jest bardziej kwestia złapania takiego ogólnego klimatu. W tym sensie, że no żyjemy w takich specyficznych czasach, gdzie wiecie, COVID, yy, yy, gadanie cały czas właśnie o tej katastrofie ekologicznej, teraz jeszcze wojna, yy, kryzys gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że mm, mam wrażenie, że taki jest klimat ciężki ogólnie. Nie, że wiecie. Yy, i młodym ludziom, ale też i, i starym trudno się w tym odnaleźć nie, w tym takim dum scrollingu, że każdy tam wchodzi w media społecznościowe i tylko tam tu widać tu depresja, tu, yy, tu jakieś tam problemy innego rodzaju, itd. I, tak dalej, i, tak dalej. I ja mam wrażenie, że z tej perspektywy też na przykład cały ten wątek ekologiczny i ten wątek zombie, to nie jest tak, że my tutaj mamy do czynienia tak sensu stricte z taką rozprawką. Widzę chociażby Nie Patrz w górę Netflixowe, które mhm. tam mam wrażenie mhm. dopiero było kładzione łopatą bardzo mocno do głowy, o co tutaj twórcom chodzi. Tylko mam wrażenie, że to jest bardziej. Taki szer nadanie, czy próba nadania szerszego kontekstu yy, tego, że yy, w zasadzie taka apokalipsa to jest trochę za rogiem, a przynajmniej nawet jeżeli nie jest za rogiem, to żyjemy w takim momencie w tej chwili, że yy, dużo ludzi ma trochę takie poczucie. No bo właśnie wiecie, izolacja. To funkcjonowanie w tych lockdownach i tak dalej, i tak dalej, to, to zmieniło mocno, mam wrażenie, też funkcjonowanie ludzi, nawet pewnie jeszcze sobie teraz nie do końca uświadamiam, jak mocno. I dlatego ja generalnie, jakby też tę relatywnie niewielką zawartość zombie kupuję, no bo to ma być tylko właśnie takie spersyfikowanie tej. Nadchodzącej apokalipsy, a też trochę jestem w stanie zrozumieć czy się wczuć w taki klimat, że wiecie, że Młodzi ludzie teraz no, mogą mieć takie poczucie trochę, że ta apokalipsa jest za rogiem. No bo umówmy się, media w tej chwili cały czas też nam kładą do głowy, że w zasadzie to my tu różne problemy, a największymi jest właśnie katastrofa ekologiczna, bo młode pokolenia to już nie wiadomo, czy, czy będą miały wodę, żeby funkcjonować. Nie, więc ja mam wrażenie, że to jest po prostu bardziej próba Złapania takiego pewnego apokaliptycznego klimatu. Czy do końca udana? No, mówię, ja też się zgadzam z wami, że chyba nie do końca udana, ale mimo wszystko do mnie trafiająca, szczególnie na poziomie też, też tym paradoksalnie, właśnie rozrywkowym. Ja nawet powiedziałem, czy gdzieś tam napisałem na gorąco po Seansie, że właśnie dla mnie y, nawet ten aspekt taki właśnie powiedziałbym edukacyjny, czyli właśnie te, te... Ta, to przyszło z wody, i, i, i tak dalej, i tak dalej, to, to przez to, właśnie jak to jest podane, jak to jest powiązane z tym zombie, to ja to dużo lepiej odbieram, właśnie niż chociażby we wspomnianym wcześniej. Nie patrz w górę, które było przez krytyków, przynajmniej część krytyków, bardzo chwalone, że właśnie o takie otwierające oczy, i tak dalej, i tak dalej. I, i tak, ja się zgadzam z, z Tobą, że, że to nie jest pewnie film, który jest w stanie cokolwiek zmienić, ale, ale właśnie w tym, że łapie pewien, pewien taki duch czasu, to, to mam wrażenie, że tutaj to całkiem nieźle działa. A przynajmniej na mnie podziałało. Tak, Żuławski to. stosuje tutaj bardzo prostą metodę, którą można określić czterema słowami. Wyolbrzymienie, które powoduje dystans. Ten dystans prowadzi do zabawy, a dzięki temu Nadchodzi oczyszczenie, taka terapia, bo y, dlaczego to jest film, y, który sprawdza się jako kino rozrywkowe? Właśnie dlatego, bo pozwala się zdystansować do niektórych rzeczy, które widzimy, widzimy na co dzień, i nawet y, to warto y, y, przypomnieć sobie, jak reagowała. W sala, kiedy byliśmy na, na seansach, w których momentach wybuchała śmiechem, bo paradoksalnie na tym seansie, na którym ja byłam, no to oczywiście Fabiański wywoływał salwy śmiechu, ale także właśnie te wszystkie sceny związane, związane z COVID-em już, już bawiły, jakieś tam właśnie te przyłbice podczas pisania matury i tak Natomiast ja jeszcze odwołam się troszeczkę do tego, co mówicie na temat potrzeby wprowadzania zombie do tego. Ja wcześniej na początku użyłam tak takiego określenia, że Żuławski jest facetem, który rozmawia z widzami poprzez tropy popkulturowe i właśnie to jest klucz do wszystkiego. Zombi stają się oczywiście bardzo czytelną metaforą pewnego rodzaju rzeczy, które nosimy, nosimy w sobie, bo tak, po tej pandemii ja i pewnie wiele osób ma to samo co ja. Ja czuję tak jakbym z martwych wstała, nie? Jakbym stała z martwych i musiała na nowo przemieszczać się po świecie, na nowo uczyć się obcowania z ludźmi, siedzenia w pociągach, które są zatłoczone w momencie kiedy mi jeszcze dwa lata wcześniej wbijano do głowy, że maseczka, i dystans i tak dalej i tak dalej. Zombie jednocześnie staje się także metaforą dorosłości, metaforą tego, że jesteśmy yy, na siłę pozbawiani właśnie jakichś takich indywidualnych cech poprzez jakieś społeczne ograniczenia, bo ci bohaterowie młodzi i to coś, co niesie ten film właśnie, to taka młodzieńcza werwa i pewnego rodzaju bezczelność, jaką ci, ci, ci młodzi bohaterowie w sobie mają. Żuławski zresztą patrzy na nich z takim trochę przymrużeniem oka, niby trochę się śmieje, ale też ma do nich sporo czułości, co przenosi się na widza. Ale jednocześnie każdy z nich właśnie jest jaki, jakiś, stanowi odbicie tych rzeczy, które otaczają i które najbardziej właśnie pobudzają ich do, do myślenia czy tam właśnie ekologia, czy jakieś takie smętne nuty, czy po prostu chęć zarobienia pieniędzy, czy jakieś tam zamiłowanie do motoryzacji itd., itd. Bo każdego z tych bohaterów można opisać jakimiś tam cechami. I właśnie w momencie, kiedy następuje to wchłonięcie do społeczeństwa, to my musimy się dopasować, nie stajemy się właśnie taką. Myślącą podobnie masą, takie, takie wnioski mi przyszły, kiedy zastanawiałam się, dlaczego zombie, nie? skąd to zombie, bo one mają jeden jasny cel nie? atakować, pożywić się nie mają jakichś tam, właśnie, indywidualnych cech charakteru tylko stają się właśnie taką. Tak, takim zbiorowiskiem. Ale to Bogusiu, w sumie, raz bardzo ciekawa refleksja na temat tej unifikacji. Natomiast wywołałaś humor, to w sumie ja bym pociągnął ten wątek. U was sala reagowała faktycznie śmiechem, to po pierwsze. I po drugie, na ile wam ten humor siadał? Bo tego humoru jest bardzo dużo i on jest. Przeróżny. Przeróżny. On jest czasem jest strasznie gruby, czasem jest. Mocno czarny, bo przecież cały wątek toli i mychy, właśnie z tym, z tym, jak prawie skończyły jako sex workerki, to tam po prostu momentami też się za głowę łapałem, jak ten humor był na granicy prowadzony. I tutaj jest strasznie dużo właśnie humoru też różnego, bo on czasem wynika, nie wiem, z castingu, jak mamy pazurę jako strażnika z jakiegoś tam lokalnego, miejskiego, no to, to samo w sobie to już podejrzewam u niektórych wywołuje uśmiech. I, i tutaj jest no, strasznie dużo różnych pomysłów też pod tym kątem. Wam ten humor nie wiem, siadał, nie siadał, czy, czy właśnie te żarty gdzieś tam was omijały? Jak to z wami jest. Znaczy, ciężko oczywiście mi się wypowiadać za całą salę kinową, ale wydaje mi się, że już po pewnym czasie nasza, na, moja, na, nasza widzo, widownia, że, że, że tak powiem, nasza cała grupa śmiała się z. No może teraz to źle zabrzmi, ale z durnowatości tego filmu. Bo ja przez dużą część tego filmu po prostu miałem wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś parodią, z jakimś przerysowaniem wszystkiego, jak się tylko da, czy to właśnie tych relacji młodych ludzi, czy też ta scena, gdzie Pazura robi swoją ekspozycję, czy też jakieś pojedyncze teksty na zasadzie ona była, ona była emo, zawsze tak wyglądała, więc ona żyje. Jakby były te śmiechy, były te, tylko nie wydaje mi się, żeby one za każdym razem wypadały, wynikały z tego, że tak miało być. Bo dosyć często po prostu miałem wrażenie, że to jest na zasadzie, dobra, została godzina, została ileś tam czasu, pośmiejmy się z tego, jak to jest słabe. Po prostu. Ja, ja jakby rozumiem te wasze wszystkie tutaj. jakby argumenty i próby patrzenia na to wszystko, ale. Jeżeli rzeczywiście takie miało być założenie, jeżeli to miałaby być wielka symbolika odnośnie COVID-a, nowych czasów, powiedzmy, czy tam, czy tam nadchodzącej jakiejś apokalipsy, dla mnie w ogóle to nie trafia. Jakby przesłanie e, nie trafia do mnie ze względu na to, że to jest strasznie męczący film, bym powiedział, przez to, że próbuje być tak super wyszukany, że próbuje tak mieszać rzeczy i ja po prostu jestem osobą, która. No, która raczej na pewno nie wróci do tego seansu. Ale jeżeli chodzi o humor, wracając już do tego wątku, no były śmiechy, nie powiem było kilka sytuacji, ale zazwyczaj to było na zasadzie, przynajmniej z mojej strony, śmiania się, jakie to jest durne. Bo smuteczek, bo ja się bawiłam no. naprawdę przednio na tym filmie. I to. Ja, ja jestem właśnie takim ciekawym, ciekawym odbiorcą, który faktycznie doszukuje się w tym, co Żuławski mi pokazuje, właśnie jakiegoś, jakiegoś sensu i jakiejś takiej no, przyczyny wyższej, no bo on jest po prostu takim twórcą. Co zaskakujące, szalenie bawiło mi się używanie, bawiło mnie używanie wulgaryzmu w tym filmie i pewne takie ich napakowanie, bo w tym języku młodych ludzi jest faktycznie sporo jakichś takich właśnie slangowych elementów, które które mnie bardzo właśnie śmieszyły i, i radowały. Stara Gwardia bardzo dobrze się spisuje, tak, aczkolwiek no, no, no Fabijański tutaj kradnie, kradnie zdecydowanie show i ten jego... Damiecka kradnie show. Damięcka też właśnie, jak mówiłam o tych wulgaryzmach, to właśnie jak ona tam się pojawia i zaczyna ciska, rzucać tym mięsem i tam te prześpiewki klubowe tutaj cisnąć, no to ja się po prostu kulałam ze śmiechu, płakałam. Też wydawało mi się zabawne właśnie takie karykaturalne pre Prezentowanie trochę właśnie młodzieży, jako tych osób, które no wszystko traktują z takim patosem. Nie? No bo popatrzcie też na tego, na tego Kamila. To jest wydaje mi się strasznie pogubiony dzieciak, który poprzez całą tę właśnie taką swoją pozę próbuje stwarzać wrażenie, że tutaj ma wszystko pod kontrolą. Nie? I te jego wkręty w stylu do ziomeczki tu zapraszam was na melans, albo to jak używa w języka francuskiego tam w Plata, albo jest taka jedna kuriozalna scena właśnie, jak wchodzi na, wchodzi z, z Agą na dach i rozrzuca tam te piguły i mówi, że tutaj jesteś dla mnie przykładem takiej właśnie wyjątkowej no. dziewczyny, bo ty byś przeleciała ostatnio jego morszwina, żeby tam tamten ra, 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 ratować gatunek. Ja po prostu płakałam ze śmiechu. nie, nie, nie wiem, dlaczego sobie mnie, nie, nie, odczułeś... nie Nie by... Ja po prostu to odbieram na zasadzie, no kolega na imprezie już się porobił, za dużo wypił i gada głupoty i po prostu trzeba go odprowadzić do łóżka, niech idzie spać, no jakby... Jakby, ale to jest nie, właśnie to wiem, fajne to... w tym, bo jesteśmy na imprezie. Tutaj się może zadziać wszystko. Na imprezie pod wpływem pigu i alkoholu ludzie gadają różne, różne rzeczy. No tak, A ja to... jestem z perspektywy właśnie tego trzeźwego człowieka, który patrzy y, trzeźwym okiem i może właśnie niektóre rzeczy y, postrzegać jako parodię, ale też jako po prostu autentycznie zabawne sytuacje. Tylko, że wiesz, cała ta impreza dla mnie to jakby już co najwyżej była. No jakby dosyć mocno ten film pokazuje, że impreza jest po to, żeby się wyżyć, tak? Żebyśmy mogli wyrwać się tam z domów, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, rozumiem, tylko. Jakby, no, też te wątki, te, te, te niektóre rozmowy, które są w trakcie tej imprezy, na przykład do tej pory nie rozumiem o co chodziło w scenie, gdzie nazwijmy ją grzeczna dziewczyna, ta, co tam y, była ta w okularkach, mhm. y, ta co zawsze rodzice myśleli, że ona się uczy, i tak dalej. Zaczyna być zazdrosna o agę i zaczyna. Dobierać się do tego chłopaka, który cały czas tam rzuca jakimiś ciekawostkami itd. No bo i hamulce, czas... wiesz, tak dalej. puszczają hamulce. Wiesz, dokładnie. Tak, ale, ale, mhm. ale no i co to ma symbolizować, że, że, że co, że młodzi ludzie wyrwani z domu robią nie, dzikie rzeczy? Nie, to myślę, jakby, nie. myślę że akurat tutaj to, że nie ma żadnej symboli. Ja, ja znałem takie, takie postaci w swoim życiu. Ale nie, no właśnie o to mi chodzi, że każdy, kto skończył 18 lat, zna przynajmniej jedną taką osobę, albo poznał jakby. Chodzi mi o to, po co jest ta scena, co ona wnosi, co ona jakby... No nie rozumiem tego filmu, no najwyraźniej w świecie nie rozumiem tego filmu, nie jestem w stanie zachwycać się nim, jestem w stanie zachwycać się elementami, pomysłami pojedynczymi, jak najbardziej. Fabiańskiego uwielbiam, bo jestem święcie przekonany, że Fabiański po prostu stwierdził mam grać powalonego kolesia z buszu, który jest byłym rockmanem, spoko, nie ma problemu i jadę. I, i okej, okay, jak najbardziej. Ale no. Jakby super, że ten film można analizować na różne sposoby, ale do mnie on najzwyczajniej świeci nie trafił. Wiem, że się trochę powtarzam, ale no po prostu. Nie wiem, może, może po prostu za dużo imprez widziałem, na którym ludzie podobnie gadali i może po prostu dla mnie to jest kolejny weekend, no ale cóż, ciężko jest Nie, mi powiedzieć. No, ale to, to ja wam powiem, że akurat dla mnie ten aspekt komediowy też tutaj w sumie całkiem nieźle działał, bo Właśnie ta różnorodność A powodowała, że się, ja się że to nie ty męczyłem. Żonę, sorry. No, 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 nie, no, ja, ja, tak, dlatego nie chciałem wam zdradzać jakby swojej opinii, żebyście się nie nastawiali w dyskusji od razu. I ja naprawdę jestem aż zaskoczony, że to ja wychodzę tutaj na najbardziej pozytywnie nastawioną do tego filmu osobę, ale autentycznie miałem wrażenie, że jak na ilość humoru, to wyjątkowo dużo tego humoru do mnie trafiało, bo i co jest też ciekawe, ja nie jestem Specjalnie odbiorcą komedii. Ja nie specjalnie oglądam w ogóle komedię. Nie przepadam za, za tym gatunkiem. I nawet paradoksalnie sama ta postać Fabiańskiego, ten jego blitz, On jest fajny, ale on mnie jakoś specjalnie nie ujął, bo mam wrażenie, że to jest trochę taki niewykorzystany motyw. Ale i tak, ale dużo rzeczy właśnie z nim związanych, jak tam. Ta, te, ta jego relacja z dziewczynami, z tą Tolą i z mychą, to, to już Dmuchawa do mnie jakoś bardziej trafiało. <grym> I, I tutaj właśnie mówię, ta, ta różnorodność, to, że ten film jest cały czas taki mm, przygięty. To akurat być może, nie wiem, do mnie wyjątkowo trafiło właśnie, że, że ja się na nim najzwyczajniej w świecie dobrze bawiłem. I to jest w sumie ciekawe, że tak jak stoimy trochę z, z tobą po dwóch stronach barykady, że ty się z nim totalnie minąłeś, a mi trafił idealnie w moment, że właśnie mnie to wszystko bawiło, bo ja jednak nawet bym nie szedł tak daleko, jak ty z kolei, Bogusiu, w analizowaniu jakichś tam podtekstów i tak dalej, no wychodzi może moja nieznajomość Żuławskiego, ale ja mimo wszystko po prostu czytałem ten film głównie w takim kluczu rozrywkowym. No i, i do mnie najzwyczajniej w świecie trafił pod tym kątem i no tu myślę, że przejdę w tym momencie do tego i właśnie dla mnie chyba najbardziej trafił. Za sprawą obsady, bo y, ja powiedziałem, że ten film się załapał na kilka nagród w Gdyni i to jest w sumie dla mnie ciekawe, jak spojrzałem teraz przed nagraniem, że między innymi y, nagrodę zgarnęła Marta Kownacka jako reżyserka castingu. Pierwszy raz była taka nagroda mhm. w Gdyni i mam wrażenie, że to jest Idealne podsumowanie moich odczuć w kontekście aktorstwa tutaj w tym filmie, bo mam wrażenie, że naprawdę jest świetnie wymieszany ten skład że starzy wiedzą co grają i robią to dobrze i to i w epizodach czy Fabiańskiej, czy Damiencka, czy właśnie Kot, czy, czy Pazura. Wszyscy w zasadzie tutaj w punkt, mam wrażenie, grają to, to, to co powinni grać, ale przede wszystkim właśnie też te, te dzieciaki. i Ja ich kupowałem, nie? Nawet jeżeli oni byli przerysowani, to, to i tak właśnie przez to, że spędziliśmy z nimi tak dużo czasu, to mam wrażenie, że no tutaj młode, młodzież też się spisała bardzo dobrze. Jak wam pod tym kątem ten film się podobał? Yy, czy, czy też yy, gdzieś tam setnie męczyła ta cała obsada, nie, ta dzieciarnia, nie, 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 czy, czy nie. Żebyśmy zrozumieli się, jakby ja, yy, ja mogę mieć problem, czy, czy problem, czy niektórzy bohaterowie niesamowicie mi wkurzali, czy to jak są prowadzeni, ale pod względem aktorskim jak najbardziej ja tutaj nie mam nikomu nic do zarzucenia. Naprawdę, nawet yy, no, nic, po prostu wszystko, wszystko miało być tak jak jest. Yy. Nawet ta powiedzmy chyba, chyba autentycznie, nieironicznie najzabawniejszy wątek dla mnie, czyli ta parka opiekunów tego pałacyku którzy... i cały wątek ze świnią. O panie. O. A, a to akurat ja się z tym zupełnie rozminąłem. Ale zabawnie, że jeszcze tak prostu... zu zupełnie różnie do tego podchodzimy, no bo to już miałem ale... wrażenie, że to za gruby humor akurat jak na mnie. Dla mnie, dla mnie to było z oczywiste, proste i, i spoko, może być. E, ale nie, aktorsko Jak tutaj nie mam nikomu nic do zarzucenia. Jakby każda, każda postać, nawet jeżeli jest tam powiedzmy dosyć jednowymiarowa e, daje radę jak najbardziej e czy to zwykły dressik, czy to zwykły uczeń, czy ktokolwiek, no to jak najbardziej dla mnie jest, jest ok. Ja się śmiałam z tego wątku ze świnią. Jak się doczekaliśmy właśnie tej sceny już na, na imprezie, to naprawdę ryknęłam śmiechem. Dobrze, że siedziałam w pierwszym rzędzie, nikomu nie przeszkadzałam. <grym> <grym> Natomiast jeśli chodzi o, o to aktorstwo, to tutaj też jest to bardzo zaskakujące, bo to jest taki film, który może zachwycić właśnie z zaskoczenia i zachwyca bardzo mocno tym, że dostajemy tutaj sporo właśnie świeżych, nieopatrzonych, twarzy. Ja będę się rozpływała w zachwytach nad Mikołajem Kubackim, czyli tak, to, nasz tak. tutaj Kamil, mistrz ceremonii po prostu. Świetny jest. Znakomita mhm. rola, naprawdę właśnie na granicach takiej autoparodii, nie? I takiego wykrowanego tutaj teatralnego gościa. Zresztą cały czas miałam w głowie takie, tak jak, jak on się pojawiał w przeróżnych scenach z dorosłymi, to czekałam jak ktoś mu tam powie, paniczu Kamilu! Tak wiecie, z jakimś tak, takim... Tak. Z jakimś takim szlacheckim rodowodem, on tutaj właśnie, właśnie taki jest, ale jest świetny i też bardzo fajnie niektóre rzeczy niuansuje, bo on właśnie za tą fasadą takiego rozrywkowego tutaj spoko kul, wyluzowanego ekstra czadowego kolesia, to rzeczywiście kryje pewnego rodzaju zagubienie, i w, w takich scenach, kiedy właśnie z, z Kamila ta maska spada i staje się takim bezbronnym dzieciakiem, który właściwie nie wie co ma, co ma robić, to też no, no, no granie wypada naprawdę, naprawdę znakomicie. Fabiański to już w ogóle osobny temat, bo ja uważam, że jak na aktora Żuławskiego przestało, no to on w tym filmie no, no, no kradnie to show, właśnie dzięki temu, że jest taki prze, przegięty i nieoczywisty. Tutaj nie wiemy do czego te Wątek nas poprowadzi, jaką rolę odegra ten bohater. A Fabiański jest właśnie najlepszy w takich momentach, kiedy pozwala mu się po prostu improwizować, i daje mu się pole takiego filmowego szaleństwa. On już w tej mowie ptaków bardzo mocno mnie zachwycił, bo to właśnie żławski trochę mi tego aktora odczarował, bo mi się kojarzył z uniwersum patryka Wegi, z jakimiś tam właśnie kiepskimi filmami, a tutaj po prostu pokazał, pokazał klasę i nadal to, nadal to robi i to też jest właśnie fajne, że ta stara gwardia też pojawia się w takich właśnie nieoczywistych epizodach, bo z jednej strony Tomasz Kot i Cezary Pazura grają tak bardzo no Standardowo, Standardowo ale potem dostaniemy tak. taką scenę, kiedy zmieniają się w zombiaka i to jest po prostu taki powiew zask zaskoczenia, jak tam, wiecie, Tomasz Kot w, tym, w tych kanałach tam, no i Cezary Pazura też tam gdzieś po prostu się wygina i lata, to jest takie super. Jeszcze w takich kreacjach ich, ich nie widziałam. Zaskakujące to też jest, że Alicja Wieniawa świetnie sobie radzi, bo to, to nazwisko Wieniawa kojarzy się właśnie raczej z tak. Takim, no, no wiecie, przymrużenie oka i, i co tylko. Natomiast jako tola, ona jest naprawdę świetna i właśnie fantastycznie komponuje się w tych scenach Fabijańskim, bo to z takich dwóch outsiderów, mhm, dwóch strzeleńców nadających na tych samych falach. I ten moment, kiedy dochodzimy do sceny, gdy śpiewają razem Lala by the cure. <laughs> Ja, a koleżanka produkuje prąd też w bardzo zabawny sposób, to z tego się śmiałam też bardzo głośno. No to to jest po prostu takie piękne i odlotowe, że a, można się tylko rozpływać e, faktycznie w, w zachwytach. Ja jeszcze tylko przywołam jedno nazwisko Mikołaja e, Matczaka. Który też wydaje mi się bardzo ciekawym aktorem młodego pokolenia. Coraz więcej produkcji z jego udziałem ostatnio widziałam, bo też oglądałam pierwszy sezon The Office polskiego i tam Mikołaj jest jakby na pierwszym planie i on właśnie ma zadatki na takiego fajnego młodego, młodego aktora, młody, który też patrzy właśnie na niektóre rzeczy z humorem, z dystansem. Bardzo fajny aktor. Znaczy, to ja bym tutaj jakby poruszył dwa motywy. Znaczy, tak, bo teraz przypomniał mi się jeden wątek, którego. który można byłoby spokojnie wyrzucić, i, i w sumie nie wiem dlaczego się pojawił. Czyli fakt tego, że yy, Pazura. Nie, zaraz, żebym dobrze to powiedział. Kamil, czyli główny bohater. Mhm. jego matka to była żona Pazura. Żona, Pazury. Pazury. żona Pazury. Tak. Bo ten wątek tak się ciągnie przez cały film i, i, i też za bardzo nie wiem po co on jest. W sumie musiałem to powiedzieć, przepraszam, ale naprawdę jest tak doklejony, tak że nie wiem po co, ale niech będzie. Z drugiej jednak strony, co, na co dosyć mocno zwróciłem uwagę w czasie seansu, ten film jest dosyć mocno muzyczny. Tak. Bo mamy, mhm. mamy co najmniej dwa momenty, gdzie... Bez w sumie większego potrzeby, powodu, mamy po prostu występ muzyczny, bo mamy to, co wspomniałaś Bogusia, czyli Tola z Fabiańskim e, i, i śpiewają sobie w chacie. Z drugiej strony mamy mhm. występ tam jakiegoś hip-hopowca, czy, czy kogoś, jakiegoś twórcy w czasie samej imprezy. No, i później um, Fabiańskiego też w trakcie Fabiansi, imprezy, bo on jeszcze tak. drugi raz e, tak, się Tak, no, no no no, hmm. no, 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 dokładnie. I ja się tak po prostu nie wiem, zastanawiam, czy to jest styl Żuławskiego, czy teraz już na skutek waszych argumentów, czy to coś ma symbolizować, czy to coś ma znaczyć. <grym> e, czy to po prostu, biorąc pod uwagę, że film chyba był tam współsponsorowany przez, e, nie jestem pewien czy przez TVN, czy, czy przez. On coś? TVN, TVN produkuje. O właśnie, TVN był producentem, to nie wiem, czy na przykład ten e, hip-hopowiec to nie jest jakiś tam zwycięzca ich Konkursu, mam talent czy coś w tym stylu, więc y, z, trochę mnie to zaskoczyło, szczególnie na tej scenie hip hopowej, bo spodziewałem się po prostu jakiejś muzyki imprezowej w tle i jakieś przebitki na, na imprezę i tyle w sumie. A tutaj dostaliśmy jakiś tam występ, i, i jakby zastanawiam się, czy to miało coś znaczyć, czy po prostu jest to kolejna rzecz na zasadzie. Okej, okay, tak się bawimy i tyle. Ja bym powiedziała, że wystarczy się trochę powsłuchiwać te teksty, które tam się pojawiają, i można to odnieść do sytuacji młodego pokolenia yy, współczesnych nastolatków tutaj, maturzystów, ale nie powiem tego. To nie, będzie mój, nie, no śmiało. to nie będzie mój argument. Nie, uważam, że Jerry yy, y, zawsze tak narzeka na ścieżkę dźwiękową w filmach. To tutaj y, faktycznie pewnego Ja narzekam na ścieżkę tak, dźwiękową tak, w filmach? Tak, pewnego rodzaju teledyskowość i takie dźwiękowe zabawy. No tak, mają ale, ale to, właśnie... to, to narzekam, to narzekam jak nam wciskają właśnie nomenomen, y, niczym w Magdzie M, że jak y, y, mamy odcinek serialu, to musi być pięć hitów y, z Radia Z na odcinek. Nie, nie, no to jest, ale to nie jest, to masz, jest hity, kasus. Masz, masz Manam i w ogóle różne takie głosy No do, nie, no, ale, do tego ale tutaj to, to jest dużo bardziej świadomie ogrywane i, i ja nie miałem akurat tutaj poczucia ta, takiego, że to jest wciskane na siłę. Nie? No nawet, nawet właśnie dobór chociażby piosenki w tym pierwszym numerze muzycznym, kiedy Tola z Blicem śpiewają razem. No to, to już pokazuje, że to nie jest ten kasus, nie? tylko to jest raczej świadomie dobierane żeby było to coś innego, tak naprawdę. Żuławski w finałowej scenie mowy ptaków pobawił się trochę muzykalowo, więc wydaje mi się, że tutaj te nagromadzenie piosenek, czyli jednak to ma właśnie takie też odbicie, stanowić odbicie jego muzycznych właśnie, właśnie fascynacji, no bo to jest, to jest po prostu taki, taki gościu, który no fascynuje się tym wszystkim i też pewnie jest taki zachłyśnięty i, i, i się zachwyca. Natomiast ta impreza jest naprawdę bardzo fajną sekwencją scen i ja też czasami mam problemy z pewnego rodzaju teledyskowości Niektórych scen przedstawionych w kinie i to mi bardzo zaburza odbiór. Natomiast w przypadku Apokawixy miałam naprawdę ochotę wstać i zacząć tańczyć w kinie. Tak po prostu poczułam, poczułam ten klimat. I też właśnie ta różnorodność stylistyczna, która się pojawia, bo mamy tam i hip-hop, właśnie, i trochę klasycznej muzyki, bo przywołany manam i jakieś tam nuty, właśnie medytacyjne, i trochę rocka takiego ostrzejszego, i to wszystko to są takie elementy, które. Nie powinny grać, nie powinny pasować do siebie, ale tylko tak pozornie, bo tworzą jedną bardzo, bardzo fajną całość. Tak jak ten film, bo wydaje mi się, że jest to przede wszystkim bardzo fajna, gatunkowa, samoświadoma zabawa. I też coś, co. Powstało dla fanu, nie? Dla takiego, właśnie, żebyśmy my, jako widzowie, też no, z piwkiem w ręku gdzieś tam sobie oglądali i się po prostu dobrze bawili. To jest taki, wydaje mi się, dobry film na imprezę w gronie fajnych znajomych, żeby się razem pocieszyć i tam po, 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 pośmiać z niektórych, z niektórych rzeczy, ale też, żeby jednak coś tam się w głowie pojawiło na zasadzie tych wszystkich eko eko y, przestruk, które Żuławski gdzieś tam nam w tym wszystkim rzuca, a jeszcze y, jestem ciekawa waszego zdania w tej kwestii, y, bo odnoszę wrażenie, że Żuławskiemu udało się coś, czego polscy twórcy horrorów jeszcze nie osiągnęli. On bardzo fajnie poprzekładał zachodnie y, schematy na Polskie realia, bo popatrzcie, ta impreza, którą oglądamy, to wystarczy sobie porównać na przykład z taką imprezą z filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, gdzie niektóre rzeczy były po prostu przenoszone tak trochę bez sensu, nie? A tutaj jednak to, to, to ma sens, patrząc na tych bohaterów, na tę nastoletnią zbieraninę, mam wrażenie, że to by autentycznie mogło tak wyglądać, a jednocześnie też jest to schemat, jest to klisza z kina zachodniego, ale tak bardzo polska i tak bardzo wygrywana w punkt, że no, ja nie wiem, jak mu się udało po prostu pogodzić to wszystko. Powiem tak, no dla mnie, że znaczy jest to, może być to typowa impreza, jeżeli jesteśmy, tak jak główny bohater, cholernie bogatym dzieciakiem ze stolicy. prawda. No, no no prawda jest taka, że jakby... No nie przypominam sobie w życiu takiej imprezy z taką ilością gadżetów i, nie wiem, powiedzmy otoczką, e no, no bo nikogo nie było na to stać, no jakby częściej to było ewentualnie jakieś plicie w plenerze, więc gdyby ktoś mi zaserwował film, gdzie e, zombie wychodzi z wrocławskiej Odry i atakuje wyspę studencką i tam studenci się muszą bronić, dobra, to już bardziej bym... Zrozumiał. Ale widzisz, znaczy, znowu no... masz komentarz na temat obecnej sytuacji w polskim społeczeństwie, rozwarstwienie, że mamy, wiecie, ludzi, którzy są no, bajecznie no... bogaci i tych, którzy jeżdżą pociągami no, tak, nad morze i, i wiecie, zarabiają w niekoniecznie legalny sposób na, na te bilety, no, ale z drugiej nie? strony mamy młodego tamtego tego mechanika, nazwijmy go w ten sposób, który jeździ samochodem, za, na który, no, no, nas chyba wszystkich razem łącznie nie byłoby stać. Więc jakby, no, właściwie ja, ja nie mam, ja mam ten problem, bo no, nie jestem w stanie jakby do, zauważać, czy też odczytywać ewentualnych tych jakichś tam podtekstów, bo już momentami za bardzo jest to przerysowane wszystko. Jakby po prostu i i, i czy jest to przeniesione na pewno jest dobrze oddane, bym powiedział, klimat małego miasteczka nadmorskiego przed sezonem. Jakby to jest ok, w porządku. Gdybyśmy się bawili tylko w tym, że mamy właśnie jakieś małe miasteczko, gdzie mieszkańcy bronią się przed atakiem zombie za pomocą tych gadżetów, które nakupowali, bo turyści przyjadą i tak dalej, spoko niech będzie. Ale. No. No jest, jest, po prostu jakby ciężko jest mi się utożsamiać z takim imprezowaniem, chociaż nie będę kłamał z miłą chęcią na taką imprezę, bym się udał, więc no ale cóż, ra raczej już się nie uda. No to tak myślę, że zmierzając do podsumowania jakiegoś ostatniej, ostatecznej oceny, Warto wspomnieć, że w tej Gdyni, na którą, jak Bogu się wspominasz, film szybko montowano, film zdobył złoty pazur w kategorii inne spojrzenia. Tak, I... kino I... eksperymentalne. Tak, tak. I, I spotkał się z powiedziałbym, zadziwiająco pozytywnym odbiorem, jak na kino gatunkowe, które w Polsce jest cały czas raczej pogardzane. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten mainstream taki filmowy. No a tutaj mówię ja. Raczej same pozytywne opinie o tym filmie po Gdyni słyszałem. Nagrodę jeszcze zgarnęła Marta Starmierska za debiut aktorski, czyli to była Jagna, siostra naszego głównego bohatera. I, i to, to chyba tyle. Tak jak wspomniałem jeszcze wcześniej, właśnie ten reżyserka castingu. Czyli tam, no, może bez jakichś oszałamiających sukcesów, ale film został dostrzeżony. A widzów ja już mam wrażenie, patrząc po recenzjach i ocenach, mocno podzielił. Zresztą no, jesteśmy dowodem, jak tu w trójkę Dokładnie. siedzimy, że, że ten odbiór już po tej stronie właśnie drugiej kinowego fotela no, był mocno taki mieszany, ja bym powiedział. No i cóż. O, ostatnie zdania bym was poprosił. Jak ostatecznie Apokawiksę widzicie, czy komuś byście film polecili, odradzili, jak to z Wami wygląda. Eee... Dziękujemy. Ja bym... znaczy... znaczy nie. Westchnienie wystarczy. Ja bym... nie, ja bym zalecał obejrzenie, bo Jakkolwiek nie podchodzi mi ten konkretny tytuł, że te, te wszystkie argumenty, które podawałem, ja cieszę się, że ten film powstał. Jakby ja absolutnie jestem za tym, żeby próbować kombinować, eee, czy to po prostu robić klasyczne kino gatunkowe, czyli na przykład następny film będzie półtora godzinnym slasherem zombie, ok? Czy też ewentualnie, tak jak Bogusia, to odczytuje, czy widzi, może ma to jakieś większe przesłanie, sens i, i czy coś coś za sobą reprezentuje? Okej, okay. to, że mi to nie podeszło, nie przeszkadza, bo przynajmniej jest to coś, o czym możemy porozmawiać. O coś, co budzi jakieś emocje, coś, co można inaczej zupełnie odbierać, odczytywać na różne sposoby i w porządku, jakby. Ja nie, ja nie będę ja nie chcę wracać do tego filmu, absolutnie nie czuję takiej potrzeby, ale cieszę się, że obejrzałem, bo przynajmniej widzę, że polskie kino cały czas idzie do przodu, próbuje, działa i mam nadzieję, że. Tylko będzie kontynuowało tą drogę, tylko moim zdaniem z lepszymi efektami. Ale generalnie, Apoka moim zdaniem, warto obejrzeć i samemu sobie wyrobić zdanie, bo ciężko, ciężko opierać się tylko i wyłącznie, powiedziałbym na. E na opiniach, bo tak jak też wspomniałeś przed chwilą, tydżeje, są one dosyć mocno podzielone. Żuławskiego kręcą ludzie i, i ich jakieś tutaj mechanizmy zachowawcze i takie pozy, które przyjmujemy w kontaktach z otoczeniem. I to w tym filmie też bardzo, bardzo mocno widać i cieszę się, cieszę się że on powstał, bo mm, każda próba zrobienia w Polsce kina gatunkowego to zasługuje już od razu na, na oklaski. Tak jak Powiedziałam wcześniej, to jest troszeczkę film y, jednak ze zmarnowanym potencjałem, y, z takim może nie do końca zmarnowanym, z niewykorzystanym, o, w pełni, tak, bo, tak, tak, bo, tak, tak. Bo, bo ja czuję, że można by z tego rzeczywiście trochę więcej wycisnąć i y, podoba mi się to, że jednak ktoś się odważył y, pograć trochę tymi popkulturowymi y, kliszami, przenieść to właśnie na polskie realia, co w moim odczuciu się udało. Y, rozumiem, że niektórzy widzowie mogą mieć problem. Z Żławskim i z tym sposobem, w jaki on prezentuje niektóre rzeczy, bo tak jak we wcześniejszych jego produkcjach, tak samo tutaj w dialogi wkrada się bardzo dużo pewnego rodzaju patosu, jakiegoś takiego języka literackiego, może trochę. Wskrada się sporo teatralności w budowaniu scen i w tym, jak ci bohaterowie się poruszają i, i jakie gesty wykonują. To są elementy kina autorskiego. Jednemu to przypasuje, drugiemu nie. Ale mm, trzeba naprawdę pogratulować reżyserowi to, że udało mu się zebrać taką ekipę, jeśli chodzi o aktorów, żeby, że udało mu się wytworzyć taką fajną chemię na planie. Bo to widać, że właśnie mhm. w tych scenach w imprezy widać, że oni się naprawdę fajnie, fajnie bawili. Ten film ma w sobie. Pazur, pewnego rodzaju bezczelność, ale też bardzo dużo takiej młodzieńczej werwy i takiego, e, takiego właśnie mrugnięcia okiem i takiego uśmieszka, jak to Kamil czasami w tym filmie posyła uśmiechy, że chodźcie, sprawdźcie. Czeka was impreza, jakiej jeszcze nie przeżyliście. Rzeczywiście, to jest taki film, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było. I nawet jeśli wam nie podejdzie, to mimo wszystko warto sprawdzić, bo to jest jednak coś bezkompromisowego na na polskim rynku filmowym. Ja się bawiłam znakomicie, pomimo tych uwag, bo to też jest taki film, który im dłużej upływa od seansu, to sporo rzeczy mi się niestety zaciera przez ten cały scenariuszowy chaos, ale ja akurat jestem w tej grupie widzów, które, którzy bardzo chętnie obejrzeliby ten film jeszcze raz, żeby właśnie zobaczyć, czy on za drugim razem też będzie miał taką siłę rażenia i czy też będę miała ochotę potańczyć, poszaleć, a potem pomordować zombie i jeszcze jedna rzecz na koniec. Mam nadzieję, że powstanie druga część po tasce, na finałowa, na plaży. No to ja sobie już bardzo dużo obiecuję po kontynuacji. Trzymam kciuki, żeby się udało. <laughs> może odważę się na więcej. Oby. Oj, nie, nie wierzę szczerze mówiąc w kontynuację, ale, <laughs> ale może warto pomarzyć, bo ja krótko, ja się bawiłem zadziwiająco dobrze i tak jak nie uważam, żeby to był Jakiś wyjątkowo udany film, i może jest coś w tym, że my po prostu cały czas za mało po prostu dostajemy kina rozrywkowego w tym stylu, że później ten odbiór jest aż nazbyt zbyt hura optymistyczny przypominam sobie zachwyty z Slasherem Kowalskiego, czyli w lesie dziś nie zaśnie nikt, który, którym się wszyscy zachłysnęli a który wcale nie no, był dobrym był filmem Piotrze. no tak, tak, a, a który wcale nie był dobrym filmem i no, chyba po prostu my potrzebujemy więcej tego rodzaju kina żeby właśnie twórcy mieli opcję też Poeksperymentować i się pobawić, bo, no mówię, ja się bawiłem dobrze i, i cieszyłem się nawet, że właśnie trafiłem do kina, a, a nie że oglądałem to y, na kinowym fotelu. Bo, mówię, pomimo jakichś też y, problemów, które ja tutaj widzę, y, to y, całościowo to faktycznie było dla mnie coś nowego i coś interesującego, ale. Na koniec ode mnie bura mimo wszystko dla właśnie promocji filmu, mm -hmm. bo to, co ty Sef powiedziałaś na samym początku, yy, niezrozumiałe jest mimo wszystko dla mnie, że aż tak mocno eksponowano ten aspekt horrorowy. No, ale cóż. Może to, ktoś się tak zapatrzył w olbrzymie gałekse, i dlatego tak zaćmiłem. No, inaczej, wypromowanie filmu jak najbardziej opiera się na tym. Trzymajmy tylko kciuki, że już niedługo skończy się era, że, będziemy, że będzie można promować filmy w Polsce na zasadzie Pierwszy, Pierwszy, Pierwszy slasher, <laughs> pierwsze coś. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli sobie zrobić maratony polskich filmów o zombie. To oby. prawda, to prawda. No to cóż, to dziękuję Wam bardzo za e, dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Dzięki serdecznie. No i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się, cześć. No, ja się, cześć. Balujcie, hej! You finished? it's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off!